Realizacja inwestycji przewidziana jest na koniec września bieżącego roku. Niebawem rozpocznie się montaż lamp na ulicy Słupskiej Dworcowej i Koszarowej oraz demontaż wysłużonej infrastruktury po zachodniej stronie miasta. W związku z modernizacją instalacji mogą wystąpić czasowe wyłączenia oświetlenia ulicznego. Światło LED świeci nieco inaczej od stosowanego dotychczas światła sodowego, do którego wszyscy przywykliśmy. Zamontowane oprawy posiadają system redukcji mocy i sterowanie zewnętrzne. Aktualnie konfigurowane jest Oprogramowanie dla systemu zarządzania siecią oświetlenia ulicznego. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, prosimy o zgłaszanie ich do zarządu infrastruktury miejskiej mailowo bądź telefonicznie, bo te Państwa opinie są dla nas bardzo ważne, aby tak dostosować ustawienie tych lamp, żeby było ono dla Państwa wygodne. Nowa infrastruktura spełnia wszelkie normy oświetleniowe i przede wszystkim przyniesie znaczne oszczędności w miejskim budżecie. Ma także znaczenie dla środowiska naturalnego, gdyż emituje o połowę mniej zanieczyszczeń gazów cieplarnianych, przedostających się do atmosfery podczas produkcji energii. Miasto pozyskało na realizację projektu dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 4 milionów 600 tysięcy złotych, co stanowi ponad 65% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizatorem zadania jest zarząd infrastruktury miejskiej w Ustce.